Cześć, ja jestem Tomkiem i chciałem się dowiedzieć, czy wiecie, że Android ostatnio otrzymał odpowiednik systemu AirDrop w iOS. Coś, na co bardzo wiele z nas czekało od bardzo wielu lat, ponieważ to jest taki bardzo uproszczony system przesyłania plików, że nie trzeba włączać żadnego Bluetootha, że nie trzeba było włączać żadnej specjalnej aplikacji, tylko właśnie się przesyła te pliki po prostu klikając przesyłaj i automatycznie na drugim urządzeniu ten plik się pojawia. Mam nadzieję, że również niedługo dojdzie do integracji z przeglądarką Chroma na Windowsie. To wtedy już będzie super wygodne i można sobie te pliki swobodnie przesyłać. Ja wiem, że zawsze można przesłać coś przez maila, zawsze można sobie przesłać na Messengerze czy innych komunikatorach. Można tego Bluetootha włączyć, ale nie jest to tak wygodne i tak proste jak coś właśnie jak odpowiednik AirDrop. To się nazywa po angielsku Nearby Sharing, czyli współdzielenie z pobliskimi urządzeniami i wraz z aktualizacjami usług Google, czyli tego pakietu usług, które często tam gdzieś w tle się aktualizują, jest to już dostępne, z tego co wiem, na urządzeniach Samsunga i właśnie Google'a, a z czasem w ciągu najbliższych kilku tygodni wszystkie telefony z Androidem mają otrzymać te funkcje aż do bodajże Androida 6, czyli no dobrych parę lat aktualizacji, więc będzie to bardzo, bardzo wygodna sprawa. No i ja się z tego bardzo cieszę, a teraz chciałbym tylko zademonstrować szybko, jak to działa. Mamy tutaj po lewej na tym Pixelu 3a kilka jakichś tam plików, wybierzemy sobie jakiś jeden, dajemy udostępnij i mamy taką opcję udostępnianie pobliskim urządzeniom. Jak widzicie, pojawił mi się teraz tutaj na tym urządzeniu do wyboru Pixel 4XL. Tutaj też się pojawiła taka notka u góry, że ktoś coś chce tutaj może wysyłać, więc dajemy OK. Telefony się łączą i na drugim telefonie mam tylko do akceptacji ten plik. Plik się przesyła, jest od razu przesłany. Sam ten koncept polega na tym, że te pliki są przesyłane przez to, co mamy akurat włączone. To znaczy, jeżeli mamy dane tylko włączone, no to będzie przesyłane to przez dane internetowe. Jeżeli mamy włączone Wi-Fi, to przez Wi-Fi. Jeżeli mamy włączony Bluetooth, no to może być przez Bluetooth. Nie wnikam tutaj w szczegóły, w każdym razie to ma przede wszystkim działać. I działa bardzo dobrze, jeszcze prześlemy sobie testowo plik w drugą stronę. Udostępnianie pobliskim urządzeniom. Pyk. Zaraz powinno się pojawić urządzenie. Aha, tutaj się zapytanie, czy chce się udostępnić Pixel 3a. OK. I mamy akceptuj plik. Plik został przesłany. No, Express, bardzo się z tego cieszę. Bardzo fajna funkcja. Jeszcze tylko czekamy na pełne udostępnienie RCS, czyli tych rozwiniętych wiadomości a la iMessage i w zasadzie większość z tych fajnych funkcji z iOS w Androidzie będziemy mieć. Także iOS i Android inspirują się wzajemnie i wzajemnie się ulepszają, co jest tylko lepsze dla nas, użytkowników jednego czy drugiego systemu. Trzymajcie się, cześć!